że ja wyczytałem, nie słyszałem tutaj z Pana ust, ale czy to takie słowa, że w tej chwili tak naprawdę priorytetem dla piłkarzy na każdej drużyny jest, są występy ligowe? Priorytetem nie, to były słowa, które ktoś mi wyjął chyba, nie wiem, może nie tyle z ust, co wyjęto z kontekstu. Ja tylko powiedziałem, że żeby grać w przyszłym roku w europejskich pucharach, to przede wszystkim musi pilnować ligi, bo do tego wiedzie, tędy wiedzie droga do gry w europejskich pucharach. Oczywiście no każdy marzy o tym, żeby zdobyć Puchar Europy, ale tutaj droga raczej była dłuższa. No i my musimy zacząć pilnować przede wszystkim ligi. No, nigdy nie powiedziałem, że będą jakieś priorytety. Priorytetem będzie każdy najbliższy mecz. Panie trenerze, a czy analizowaliście te przyczyny tych dwóch ostatnich porażek takich ligowych? Czy wiecie już z jakiego powodu Lech jednak słabiej grał w tych dwóch meczach wyjazdowych? No cały czas analizujemy to i myślę, że wnioski z tego trzeba jak najszybciej wyciągnąć. Rzeczywiście coś się wydarzyło w tych drugich połowach, bo pierwsze połowy były, o ile na Legii była bardzo poprawna, na Bełchatowie była poprawna, ale tylko do 16, no to te drugie połowy już nie były takie, jakbyśmy chcieli. I no jak najszybciej musimy to wyciągnąć z tego wnioski, musimy po prostu zacząć inaczej grać, bo rzeczywiście ja powiem tak, o ile sobie zdawałem z tego sprawę, że w meczu z Bełchatowej możemy mieć problem, bo zespół nie zregenerował się po tym meczu z Salzburgiem, na tym kartoflisku tutaj niestety, to mecz z Legią Warszawa jest dalej dla mnie taką, bym powiedział, zagadką no, XXI wieku. Panie trenerze, zapowiada się, że z tym kartofliskiem powoli kończy się taki brazylijski serial, można też powiedzieć. I wierzy Pan w to, że faktycznie on się skończy po tej wymianie Murawy? Nie wiem, no bo to przecież... To nie leży mojej gestii. Chciałbym tylko, żeby ten stadion miał taką murawę, na jaką zasłużył. I to, co teraz w tej chwili jest, to rzeczywiście no, urąga stwierdzeniu murawa. Ale ten jeden mecz się przemęczymy. Myślę, że później będzie coraz lepiej. Takie przynajmniej mamy zapewnienia i wierzę, że to już będzie wreszcie takie dobre boisko. Panie trenerze, dwa sezony temu do 8 kolejki 8 porażek. W poprzednim sezonie dokładnie tak samo. W tym sezonie po 8 kolejkach są 3 porażki ligowe. W tamtych sezonach nie było do końca rozgrywek już żadnej porażki. Pan sobie próbuje odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą te słabe starty Lecha w lidze właśnie? Czy to wynika z obciążenia pucharowego na przykład też? Znaczy, to wynika z wielu przyczyn. To jest rzeczywiście, że Lech zaczyna słabiej, natomiast później finiszuje. Prawda jest taka, tak jak mówiłem cały poprzedni rok, że najważniejsze jest, jak się jest na pierwszym miejscu po 30 kolejce. Natomiast oczywiście no, w tym momencie to jest było przesadą, gdybym twierdził, że spokojnie wszystko jest pod kontrolą i tak będzie w tym roku. Oczywiście my sobie zdajemy z tego sprawę, że już dużo potrafiliśmy, natomiast to wszystko jest dalej do odrobienia. Natomiast z czego wynikają te słabe starty? No, z różnych względów. No, prawda jest też taka, bo mówi się o tym, że Lech słabo wystartował i tak dalej, i tak dalej. Pragnę, żeby Państwo prześledzili też te inne ligi zawodnie i zobaczyli, jak wyglądają niektóre kluby o głośnych nazwach, które też grają w europejskich pucharach, gdzie jest Liverpool, gdzie jest Roma, gdzie jest Olympique Lyon i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tłumaczenie, tylko że no, okazuje się, że wiele zespołów nie potrafi tego pogodzić. A co za kurem widziałki, Panie trenerze? Jutro będzie na treningu. A do gry kiedy będzie zdolny? Ja myślę, że na Górnik Zabrze będzie zdolny. Równe w sekundzie to już wrócili, tak? Tam z powrotem nie było problemu? Czy... Dzisiaj wracają. Dzisiaj, tak? Czyli na treningu będzie zdolny. Tak. A Stylicz już wrócił? Tak, już trenuje od wtorku. Nie ma, na złej więcej pytań, tak? W takim razie bardzo dziękuję.